Cześć siemaneczko moi drodzy, z tej strony Malberio i witam was już w 15 odcineczku, widzowie, z naszego challenge'u, gdzie bijemy po 5, wiadomo, czasami więcej bossów na odcineczkach codziennie przez 365 dni, moi drodzy. Także ja chciałem pozdrowić serdecznie swoich wspierających, którzy wspierają ten kanał i oczywiście, widzowie, zachęcam do zostawienia łapki, do zostawienia subika, do zostawienia komentarza, widzowie. No i co, no i przechodzimy do bossików. Odcineczek, widzowie, zaczynamy od kart i Wrawula na starcie, także oby coś zdropiło, słuchajcie. Z kart i Wrawula nie miałem jeszcze w ogóle w swojej karierze dropa, niestety. No bo tak jak widzicie, nawet go trafić nie mogę dobrze. O kurde, ale dawno krytyka. I to dwa razy na małe procenty, strasznie. Ej, nie wiem czy go zabijemy w ogóle. Nie podoba mi się to. Dobra, udało się przeżyć jakimś cudem, nie wiem jak. W ogóle gramy pierwszy raz od początku tej aktualizacji, która do gry dodali, widzowie, aktualizację, co nie? I widzę, że czcionkę zmienili nawet. Teraz w ogóle czcionka PZ-a inaczej wygląda. Ej, strasznie to dużo bije, o co tu chodzi? Czemuż to tak się dzieje? Dobra, dajmy sobie teraz bez defa. Dajmy sobie dwie precki przylodowe. Dobra, udało się zabić na szczęście. W 5 rund, ale się udało. W ogóle rundy przenieśli nawet. Ja pierdzielę. Ale dropa nie zmienili, widzowie. Drop ten sam, czyli prawie żaden. I cyk, jaskółeczka. Z obroną na strefę z bliska. Także zajebista strefa. Dobra, dajemy spięcie. Stratega, tak jak zawsze. I później sobie ciachamy. Kurde, widzowie, bić zaczęła. Ja pierdzielę, mocna jest. Dobra, harpiątko sobie może rzucać. Ono po 100 bije tylko. Tragedii nie ma. I dobra, lecimy w jaskę. Myślę chyba, że z precyzyjki będziemy bić. Z lodowej nie będziemy. Chociaż z lodowej... O kurde, dobra. Dwa krytyki dała, trzy razy trafiła. Dobra, mamy ponad 90% szansy na trafienie, także jest luks. Jeszcze dwie rundy i zabijemy. No niestety, teraz na pewno nie zabijemy. Ale damy sobie tak. Czekajcie, tak, tak, tak i tak, o. Zabijemy harpiątko i lecimy w tego. Jeszcze w jaskę z piasku. O, jeszcze krytyk siadł za 1000, dobra, luks. Teraz możemy sobie pociachać jaskę. Czekajcie, damy tak, tak i tak, dobra. No i dawaj, teraz powinno siąść. No, zaraz zobaczymy. Jakiś krytyk, chociaż jeden, bardzo dobrze. I mamy jaskę zabitą w czwartej rundzie. W ogóle te rundy teraz są u góry, to tak fajnie wygląda. O wiele lepiej niż tutaj, gdzie było. No i dobra, zabijamy harpiątko. I patrzymy, czy coś spadło, czy nic nie spadło. O, jeszcze subika dostaliśmy w ogóle. Ja pierdzielę. No niestety nic nie spadło. Tylko dostaliśmy, widzowie, psycho doświadczenie. Widzowie, nasz pierwszy Waldarok na odcineczku, słuchajcie, wlatuje. Tego moim zdaniem się chyba nikt kompletnie nie spodziewał, co nie? Czekajcie, w sumie, bo ja dostaję ochro, więc może damy sobie tak. Aczkolwiek wiemy, jak działa naszego rycka ochro, oczywiście pozdrawiam Holaczka. Wiecie, jak to działa, widzowie, no nie muszę wam mówić. Kto live ogląda, ten wie, tak? Dobra, zatrucie jest, stratek jest, spięcie jest, no to dawaj teraz lodową. Jeszcze mu wbijemy, tylko to w ogóle jakoś dziwnie działa, bo chyba jeżeli... Waldarok, widzowie, będzie miał jakąś tam ilość debuffów, to mu później... To on później się tak jakby myje z tego i ten. I od początku trzeba debuffy dawać. Nie wiem, czy to tak działa, ale chyba mi się wydaje, że tak działa. O, po 6000 krytyki siadają. Ja cię kręcę, my w 3 rundy go zrobimy chyba. Jak dobrze siądzie. Dwa razy po 6000 krytyk chyba siadł. Oj, kolejny, co jest? A mi punkty PA zakosiło, ja pierdzielę, dobra. Teraz już dobijamy w czwartej rundzie. Elegancka robota, chyba że zginę. Ale nie, raczej nie powinienem. Dobra, Waldarek zrobiony, widzowie. I uwaga, no nic, pierwszy Waldarek nic niestety nie oddał. Żeby, widzowie, nie było nudy, idziemy dwa razy pod rząd, słuchajcie, Waldaroga. Polaczek mnie namówił, jeszcze mówi, że stawia. Mówi tak, dobra, Malberio, nie wydawaj pieniędzy, ja postawię. Będzie luks. No i co? No i lecimy za Holaczka pieniądze, bo on ma więcej. Słyszałem, że bardzo dużo donate'ów od widzów dostaje, także...
Dobra, niech stawia. Damy tak, damy spięcie. Dwa razy trutę możemy dać. W sumie lepiej, żeby spięcie siadło, bo truta raczej powinna siąść, jeżeli spięcie siądzie. Z defa sobie zdejmijmy, damy tu. Damy tak, o. I tak powinno być git. Bo za dużo defa dałem, widzowie, w pierwszej rundzie. No i dobra, ja otepkę dostałem niestety. Spięcie siedzi, stratek siedzi, lodowa niestety nie siedzi. Ale dobra, zaraz będzie siedziała. Już ja się o to postaram. Teraz jakieś dwa krytyki powinny siąść. Takie mocne. Czy jeden chociaż siądzie? No nawet lodowa nie siadła. Ja pierdziel, na 5 ataków. Nawet lodóweczka nie siadła. Dobra, damy sobie stratega. Jednego. Bo widzę, że się kończy. A jeszcze to z dwie rundy pewnie postoi. Krytyk na strategu wlazł. Ja pierdziel. Ej, dalej lodowa nie wlazła. Dobra, zrobimy tak. Może teraz jak dobrze siądzie, to zabijemy. Dobra, ja chcę zaryzykować. Piąta runda, widzowie. Jakieś krytyki, coś tego i będzie git. Lodowa siadła. No nie. Coś się ewidentnie zblokowało. Dobra, damy sobie spięcie. Bo już nie ma spięcia. My many nie mamy prawie. Dobra, spięcie siadło, to siadło i zajebiście. Drugi Woldarok pokonany, uwaga. No niestety znowu nie oddał gałganiarz. Dobra widzowie, Euro Kratosa dawno nie było, także możemy śmiało go uwalić tutaj i może jakiś dropik będzie. Dwa dropy mamy z Euro Kratosa w naszej karierze. Czy tam trzy, ale chyba wydaje mi się, że dwa mamy. To i tak niezły wynik na tyle, co biliśmy tego bossa. O, jeszcze stratega dostaliśmy, ja pierdzielę. Ale tylko dwa punkty PA zabiera, dobra, to luks. Myślałem, że zabierze ze 3 minimum. Ej, co jest? To ma 7000 peżeta? Jakim cudem? Od kiedy to tyle peżeta ma? Dobra, damy tak i spięcie stratega damy w Euro Kratosa. O, jeszcze szpile dostaliśmy. Oho, widzowie, zdefiło się, słuchajcie. Dobra, damy tak i będziemy bić. To raczej taki bardziej wudu mi się wydaje, że jest. To zdecydowanie chyba. Dobra, słabo trafiamy, bardzo słabo. Nawet piąta runda już w ogóle, kurde. Ale długo schodzi. Dobra, ładnie. I teraz raczej już zabijamy, chociaż na 75% ciężko trafić, ale dobra, udało się. Uwaga, czy Euro Kratos coś odda? No pewnie. Samodany i trop lęku, dwa tropy lęku w sumie. Dobra widzowie, udało się złapać, słuchajcie, Yoko. Także z tego jeszcze chyba dropa żadnego nie mieliśmy. To może akurat jest ten dzień, w którym coś tutaj zdropimy. W ogóle na 95% nie trafiliśmy. Kto by się zdziwił, kto by się zdziwił. Na pewno nie mój widz. Widzę, kochany, jak oczywiście oglądasz odcineczek, to zostaw łapeczkę, komentarz, jakiś subika może strzelić. Będę ci bardzo wdzięczny, słuchaj. Jak zostawisz coś sobie przy tym odcinku. Dobra, ładny krytyczek. Czy będziemy dawać spięcie? Nie, chyba tak to normalnie ubijamy. Chociaż może, może. Te spięcie jednak by się przydało, z tego co widzę. To sobie damy. Czekaj, zrobimy tak. O. Dobra, spięcie siedzi. I gitara. Czwarta runda, Yoko pokonane. No niestety tylko Gnat Yoko leci. I wlatujemy w nasze, widzowie, nieszczęsne fajo, bo niestety nic tam nie dropi kompletnie. Czasami nawet średniej flaszeczki nie da ani nic. Więc jest mi naprawdę bardzo przykro z tego powodu. W ogóle, widzowie, możecie ocenić w komentarzach update, który zrobił Broken Ranks. Słuchajcie, ten, że możecie przytrzymać na przykład shifta, lewy przycisk myszy i wam przenosi wszystko do depo. Moim zdaniem bardzo spoko update'ik. Naprawdę chłopaki sobie dobrze radzą, coś tam wprowadzają nowego, także fajnie. Dobra, dajemy spięcie i bijemy chyba. Bo to krzywdy nam już raczej nie zrobi, nawet debuffa żadnego nam nie dało. Dobra, spięcie siedzi. Krytyk? No, już myślałem, że zabijemy w tej rundzie. Dobra, czwarta runda. Zabijemy Fajo i zobaczymy, czy coś nam poleci, widzowie. Uwaga. No właśnie, o tym mówiłem, że to...
nawet czasami po prostu nic tam nie daje, co nie? Zero dropa. Dobra, to może tym razem GMO. Raczej wątpię, słuchajcie. Ja już tutaj szczerze nie wierzę, że my cokolwiek tutaj przez całą serię, przez rok czasu zdropimy, naprawdę. Ta instancja jest jakaś wredna. Po prostu chyba mi się wydaje, że trzeba przygodowo latać. Będziemy latać przygotowo i będzie spoko drop. Będę brał po prostu jakiegoś ziomka sobie na przygody i będziemy razem chodzić. Także widzowie, jak jesteście chętni, żeby iść przygodę, dawajcie znać w komentarzach. Ja was z miłą chęcią wezmę chyba. Bo samemu to chodzić to jest dramat. Nic, kompletnie nic nie dropi. Tam jeden widz właśnie napisał, że instancje S nie oddają dropem. To są takie instancje właśnie jak ta, które naprawdę tym dropem nie oddają. A teraz uwaga, GMO pokonany i uwaga. No niestety, średnia flasza kondycji, średnia flasza siły i trop lęku. No przynajmniej dwie flasze oddało. Dobra widzowie, wjeżdżamy teraz V2. Mam nadzieję, że coś odda. Mam naprawdę strogą nadzieję, że coś odda, bo jak na razie to nic kompletnie nie zdropiliśmy. Także trzymamy kciuki. No i żeby się nie wywalić tutaj 10 razy zaraz pod rząd. Bo akurat z tym to różnie bywa i obawiam się, że właśnie teraz akurat będzie nastąpi to, widzowie, czego się najbardziej boję, co nie? Czyli będziemy cały czas tu prawie ginąć, bo debuff nie będzie chciał siąść. Ej, dobra, stratek. Możemy to bić w sumie teraz z lodowej? Nie wiem. Nie, dobra, z precki to będę bił. Damy jeszcze dwa razy stratega. Jeżeli stratek siądzie, oczywiście, że siądzie, siadł, dobra, luks. Teraz, żeby tylko tarana nie dostać. Dobra, podpałki nie dostaliśmy. No i dobra. Teraz będzie elegancko. 80% widzowie, mamy na trafienie. Dawaj, proszę. Nie daj sobie tarana dać. Dobra, nie dostaliśmy jeszcze. Teraz widzowie, ta runda zależy od wszystkiego. Jeżeli zabijemy w tej rundzie, będzie lux. Jeszcze za 800 dostaliśmy, dobra. Myślałem, że krytyk jakiś siądzie, a tu nic. Dajmy raz spięcie. O kurde, najgorzej. Najgorzej. Najgorzej na świecie. 690 PZ i zginęliśmy. Dobra widzowie, druga próba. Drugie podejście. No ja wiedziałem, czułem to, że zginiemy, co nie? Trochę niefartym zginęliśmy, no ale taki jest Broken Ranks i trzeba o tym wiedzieć i pamiętać. Dobra, stratek spięcie siedzi. Tarana nie dostaniemy raczej. Chociaż to też różnie bywa. Dobra. No i krytyk za 5000 widzowie. Takie krytyki mogę ja oglądać. Telegundy szponów i trop trwogi. No i wieża widzowie. Wieży też nie może zabraknąć. Spodobała mi się, tak że będzie raczej na każdym odcineczku nasza wieżyczka. A jeszcze dropa nie mieliśmy, no to miejmy nadzieję, że tutaj coś poleci, chociaż może jakiś drift, może jakiś orb, nie wiem, w fajnym rarku. Zobaczymy. Prawie na rundę udało się zdjąć. Może jakbym ze zwykłych strzał bił, to na rundę raczej by siadło. Może. Dobra, niestety babadek nic nie oddał. Tego Gaugana na tym etapie, gdzie mam 112 level, to lubię bić. Wcześniej nie lubiłem, teraz lubię. W ogóle możecie dać znać w komentarzu, co zdropiliście widzowie. Ja liczę, słuchajcie, dzisiaj na jakiegoś rarka, naprawdę, liczę na jakiegoś rarkę, nie powiem, że nie. Może akurat coś spadnie z wieży. Z wieży albo duszków, bo duszki też będziemy dzisiaj bić. Ładny krytyk, dobra, elegancko, dwie rundy i zabite. Trop niepokoju i drewniane teko odrodzenia i myszy. No i mamy gałganiarę, widzowie, Khadire, damy spięcie, damy stratega, żeby siadło. A później precka leci. Pamiętajcie widzowie, żeby zostawić łapeczkę, żeby zostawić subika. Jakiś komentarz po sobie będę oczywiście bardzo wdzięczny. No i co, prawie w rundę zabiliśmy, no. Dobra, siadło i uwaga. No niestety nic, ale dużo śmieci leci, ale to zawsze chyba zwierzę, tyle śmieci leci. Możecie dać znać też w komentarzu, co nie? Trop niepokoju jeden i jakieś uwięziony naszyjnik gnoju i doradcy, myśliwski nóż borsuka i lwa. Duszki widzowie, zaczynamy od ducha energii i w ogóle mam dla was informację. Uważajcie widzowie, jak wchodzicie duszki, ponieważ teraz ten tunel co macie, jak nie zbieracie tego klucza, który jest potrzebny, to zabiera wam po ponad 500 HP widzowie, ponad wam zabiera, czujecie to?
Wcześniej zabierało chyba 250, a teraz zabiera po 500. No, to akurat aktualizacja bardzo słaba jednak, zmieniam zdanie. Ewidentnie za dużo zabiera PZ-a to. Naprawdę, bardzo dużo. Uwaga, duch energii, czy odda dropem? Nie oddał, ale mamy serce upadłego rycerza. Dobra, i mamy duszka ognia, oczywiście też dajemy dwa razy deszcz. Myślę, że damy z 5 i stratega po prostu sobie jeszcze tak. Żeby było. No kurde, z duszków też bardzo długo nic nie dropiliśmy. Ja mam nadzieję, widzowie, że w końcu to przyniesie dropa. Bo naprawdę sporo instancji robimy na odcinkach. Dzisiaj chyba będzie w ogóle 15 bossów ubitych. Nie 5, a 15 aż w odcinku. No i nawet subdrifa nie zdropiliśmy. Bardzo dziwne. Dobra, duszek ognia ubity. I uwaga. No, gałganiarz też nic nie oddał. Dobra, i ostatni duszek, duszek zimna tak zwany. Też damy spięcie stratega. Mam nadzieję, że mi zamrożenia nie da. Bo ja tutaj nie chcę spędzić, widzowie, 7 rund w walce. Tylko maksymalnie 3. Dobra, to ubite elegancko. Chyba z bliska on nie daje zamrożenia, co nie? Chociaż może dawać, nie wiem w sumie. Kurde, jeszcze punkty pałami zakosił. Dziadek jeden. Dobra, na 18% nie trafia. Teraz raczej go już zabijemy. Tak mi się wydaje. Tylko strasznie mało mu biłem, bo po 1000 tylko. Strasznie mało. Dobra, coś tam bije. Teraz my go trochę pobijemy. I czwarta runda. I uwaga, czy odda dropa? Proszę, bo nie miałem jeszcze żadnego dzisiaj. No niestety, widzowie, dzisiaj bez dropa w ogóle. No, słabiutki odcineczek, słabiutki. Dobra, widzowie, jesteśmy, słuchajcie, u Eryka i sprzedajemy wszystkie śmieci, jakie mamy, oczywiście, jak zawsze. Nawet ten znak Claudiusa. W ogóle teraz dodali właśnie te nowe opcje, co nie? Shift i prawy możemy przenieść dosłownie wszystko. Więc moim zdaniem to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna opcja, której będę używał, tylko muszę się do niej przyzwyczaić, bo tak szczerze, wydaje mi się, że będzie się ciężko do tego przyzwyczaić, ale jak będziemy o tym pamiętać i to robić, to dosyć szybko się przyzwyczaimy. W ogóle tutaj mamy te legundy szponów, widzowie. Ja stwierdziłem, że synergetyki tam powyżej 30, czyli takie 40, 50 poziomy będziemy sobie jednak zostawiać, żeby one po prostu były, co nie? Będziemy sobie je wrzucać do depu, bo to jednak jakieś pieniądze tam są też, co nie? Które się nam przydadzą na pewno. No i co, widzowie? Wrzucamy co mamy, czyli te legundy szponów to jest nasz pierwszy w ogóle synergetyk, który synergol, który wrzuciliśmy do depozytu. Mamy średnią flaszę siły, wielką flaszę mocy, wielką flaszę kondycji, średnia flasza kondycji, 3 tropy niepokoju, 3 tropy lęku. W ogóle shiftem i prawym możemy wciskać, widzicie? Już zapomniałem, co nie? Mamy 4 tropy trwogi i mamy jednego dielektryka. I pieniążki, widzowie, oczywiście teraz bardzo mało, bo tylko 226 tysięcy, ale oczywiście zawsze to coś. Także moi drodzy, jeżeli odcineczek wam się podobał, strzelcie łapeczkę, zostawcie jakiś komentarz, zostawcie subika na kanale. Będę oczywiście bardzo za to wdzięczny, co nie jak zostawicie subika. Także pozdrawiam was serdecznie i do następnego odcineczka. Siema, yo i cześć.